Siemka, z tej strony Malter. witam się z wami jak zawsze bardzo serdecznie e, i dzisiaj sobie szybko, szybko tylko omówimy pacza. tak? Dzisiaj wszedł, dzisiaj sobie od razu szybko omówimy, e, nie ma co zwlekać. E, tutaj health regen Ari został troszeczkę zmniejszony i zauważmy, że nastąpiła mała zmiana, mm, nie ma co się dużo nad tym rozwodzić, zobaczcie, że po prostu... Jej pasyw Q został zabrany i został przełożony do jej pasywy, po prostu. Czyli teraz Ari pasywnie leczy się ze swoich speli. Tutaj nie wiem, czy cokolwiek się zmieniło, tak naprawdę. Widzi, że po prostu trafiając yy, spelami, yy, Ari gromadzi sobie staki. Yy, zobaczmy. For each enemy hit. Nie wiem, czy to wcześniej było na bohatera rzeczywiście, bo tutaj rozumiem, że enemy no to rzeczywiście ma być bohater, tak? I za każde tam trafienie dostaje staczki, maksymalnie 3 za, za, jeden, za jednego spela i leczy się, kiedy tych staków jest 9. Czyli tutaj mówię, nie wiem, nie wiem, czy rzeczywiście coś się zmieniło, ale na pewno zabrali jej 20% movement speeda, które dostawała na 3 sekundy, jeżeli trafiła dwoma umiejętnościami bohatera. No w ciągu tam półtorej sekundy no, nie, 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 że kiedykolwiek trafiła, e, no i tak natomiast mocno z, y, zbufowali jej W zobaczcie, że W mimo, że jej zabrali tutaj 20% movement speeda to W daje jej samu w sobie 40% movement speeda, co bardzo mi się podoba W nigdy nic nie robiła było strasznie bezużyteczne, praktycznie, praktycznie nic nie zmieniało, tak, Mów troszeczkę tam obrażeń obszarowych ale naprawdę, w sensie na obszarze może tak, ale nie, y, nie obszarowych tylko tam priorytetyzowało oczywiście bohaterów Zobaczcie, że tutaj zadaje dwa razy więcej minionom, które mają małe zdrowie, czyli będzie dużo łatwiej dobijać tym, tym creepy. To też byłoby ciężkie, bo to strasznie mało biło, a tutaj dwukrotność, na no to oczywiście sporo. I powinno tutaj lepiej priorytyzować bohaterów z małą ilością... Przepraszam, bohaterów albo miniony z małą ilością zdrowia. No po prostu lepiej priorytyzować to, na czym rzeczywiście chcielibyśmy, żeby ono się skupiło. E, żeby nie było za silne, cooldown jest podniesiony o sekundę i na cost zwiększony o 15 many. Jeżeli działasz, kaszka jest w tej chwili bardzo silny, mateker, w ogóle mnie nie dziwi, że jej zabrali te 2D. E, I tutaj tylko po prostu backfixa a propos runa, najdziałanie Q, czyli no tak naprawdę nad fixami nigdy nie musimy się dużo rozwodzić, bo to znaczy, że gra dopiero w tym momencie działa tak jak powinna, czyli tak jak się wcześniej tego spodziewaliśmy, czyli po prostu Q działa teraz poprawnie z runanem. Z i na jakimś skinie chyba. Tak. No, ametystarz. No i dobra. Jeżeli chodzi o Kill Galio to zmniejszono trochę jego damage, żeby po prostu e, miał on trochę gorszy wave clear. Okej, okay. Jeśli rzeczywiście tego wymagał, to okej. Okay. Zwiększone obrażenia, jak widzicie, o 10 na każdym levelu dla Q Jarvana, co mnie cieszy, bo ja tam jarvana lubię. 10. Nie zmienia aż tak dużo w przypadku bohaterów na ogół, tak? Bohaterowie i tak mają armor, przynajmniej taki na początku już gry, że tam 25 minimalnie procent i tak będzie blokowane, czyli oczywiście z 10 tam 7,5 obrażeń nie jest to coś, co poczujesz grając tą postacią, co nie? Ale na Czangli używamy tych speli często i używamy ich na targety, które mają bardzo mało albo zero armora, E, więc rzeczywiście tutaj robi to troszeczkę większą różnicę, i na dżungli podoba mi się to. E, fajnie, że coś tam dostał, strasznie mało, ale coś tam dostał. U okay, tutaj sporo się zmieniło, e, no więc EQ nie zwraca już 50% jej, e, jego kosztu, kosztu, kosztu many, jeżeli trafi bohatera, e, za każdego bohatera, nawet, więc on mogło zwrócić więcej niż, niż kosztuje, jeżeli trafiłeś na przykład trzech bohaterów natomiast jeżeli chodzi o W to mana kost został podniesiony znacznie bo jak widzicie o 20 i samo E nie ma już w ogóle mana kostu, więc wydaje mi się, że overall jest to dla niej całkiem wygodne całkiem fajne i zauważcie, że tutaj prędkość lotu E jest zwiększona krotnie. nie umiem sobie nawet tego w tej chwili wyobrazić będę musiał zobaczyć na customie jeżeli chodzi o kogmaw został zmniejszony podstawowy przyrost zdrowia znaczy podstawy, nie podstawy, tylko po prostu przyrost zdrowia i przyrost Armora. Co mnie dziwi. Hmm, ja nie widzę w ogóle kormaf na adekery, ad w ogóle. Ja rozumiem, że na midzie się bardzo często pojawiała, tak? I to, i to jest trochę norma. Eee, wydaje mi się, że to był fajny dodatek, że zaczęła się pojawiać na midzie. Ale tutaj rzeczywiście. Eee, jeżeli byłby problem z midlenem, to wątpię, żeby zmniejszali przyrost Armora. Chyba, że po prostu rzeczywiście był jakiś wykokszony, bo nam idzie oczywiście większość sapeków. No i przyrost zdrowia, no po prostu będzie bardziej papierowy, będzie łatwiej zdecydowanie zabić Kog'Maw. Jednocześnie, jak chodzi o damage, nic się nie zmieni. Tutaj cofnięte chyba nerfy po prostu, a propos mf czyli dostała ona znowu przyrost 3% atak speedu i tam 5% więcej movement speedu na swoim W, czyli mf dalej silna jak zawsze. Jest silniejsza niż po prostu w poprzednim patchu. Q Rambla dostała bardzo dużego buffa, jak dla mnie, bo tutaj widzicie, że na pierwszym to jest 5, ale potem to już jest 10, 15, 20 i tak ładnie leci. Więc rzeczywiście, jeżeli wiemy wszyscy, albo ci, którzy nie, to już Wam mówię, że Q maksujemy pierwsze na Rambla, czyli bardzo szybko będziemy benefitować z tej zmiany, czerpać z niej korzyści i, i tutaj. Rumble bardzo często polegał na swoim wave clear'ze ja w tej chwili kojarzę go już nie jako top lanera tylko jako mid -lanera, którego się grało z Predatorem farmiło się całego wave'a tym kill, i leciało z Predatorem roamować na bot'a albo na top'a Rk jest na tyle silna i wbita z Predatorem jego speed'em z W, że zawsze kończyło się to naprawdę bardzo dobrze dla niego tak czy inaczej, zwiększenie mu tych obrażeń może go tutaj przywrócić znowu, chociażby na tego mid'a Pani Seta, wiem, że mamy tu paru na kanale. Cieszymy się. Co my tu mamy? Ogromne zwiększenie przelicznika. No zobaczcie, że ponad czterokrotnie, bo to jest. Kurczę, przez to przekaślenie czasem główne widzę. Oj, przeniosło nas. Nie, no, to jest 15. Zobaczcie, że to jest 15, a nie 045 na 0,5. Wow, nie? No, kurde, naprawdę to jest ogromna zmiana. To jest yy, to jest strasznie dużo obrażeń dla niego na W. Znaczy, pfu, na prawej łapie po prostu jego. Yy, Aset, jak powinniście wiedzieć, yy, zwłaszcza wy jego gracze, był i tak super silny level 1 i tak super się nawala dzięki, tym, dzięki tej pasywie, więc teraz będzie to dużo lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o Q, podstawowy damage nie został zwiększony, ale zobaczcie tutaj: wcześniej to było do 5% za zdrowie przeciwnika maksymalne jego zdrowie, plus tam 01 obrażeń za 100 AD. Teraz jest dziesiąta zdrowia przeciwnika, plus i tutaj mamy wartość procentową, trochę mniejszą, bo cena 3 się kończy za każde 100 AD, więc przelicznik procentowy na, na obrażeniach QSeta jest ogromnie większy. Co to będzie oznaczało dla nas w praktyce? Hmm. Popatrzmy. Nie wydaje mi się, żeby nawet to mógł być nerw w przypadku, kiedy set walczy na kogoś, kto ma mało zdrowia. Bo i tak wydaje mi się, że tutaj widzicie ten przeciwnik był i tak strasznie żałosny, nie? Więc to mu i tak nie dawało dużo. A procentowe są wartości naprawdę fajne i zwiększające się. Myślę, że w early to troszeczkę boli, tak? Bo w early to była stała wartość. Przy wymaksowanym Q seta miałeś już 5%, a tutaj dostajesz. Przy wymaksowanym 3% za każde 100 set na pewno będzie miał powyżej 200 AD, no kupujemy na nim sporo AD po prostu. Więc nie wiem nawet czy nie 300, ciężko mi powiedzieć, musiałbym sobie sprawdzić na po prostu ile, ile rzeczywiście AD mu wychodzi na większości jego buildów na jakie gramy. Ale tak czy inaczej na pewno ponad 200, czyli na pewno ponad 6%, tak? Czyli na pewno jest to buff, na pewno będzie to znacznie więcej po prostu obrażeń procentowych nie wiem czy ma to na celu po prostu ułatwienie gry z setem w późnym etapie gry bo on jest, nie wiem czy taki dobry w tym late game, na pewno jest całkiem fajny na linii, czy ma to po prostu zwiększenie mu procentówek ma sugerować, że ma on już nie kupować tego cholernego botrka botrk jest super itemem, super działa jeżeli set będzie grał na jakiegokolwiek przeciwnika, który ma dużo zdrowia ale strasznie mu spowalnia chyba trochę power spiki, nie? No nie ma on wtedy itemów, które by chciał, nie ma skrócenia cooldownu, nie ma zdrowia. I tak dalej, więc nie wiem, czy, czy nie jest to sugerowanie, żeby odchodzić od tego botrka i na przykład przerzucić się na chociażby czarny tasek, który daje, da nam 20 skrócenia, da nam też fajną ilość AD, da nam bardzo dużo zdrowia, którego nie dostawaliśmy. No i rzeczywiście też będzie zmniejszał armora, a my i tak będziemy zadawać obrażenia procentowe ładne, tak? Czyli wydaje mi się, że na przykład tutaj rzeczywiście mogą się pojawić zmiany w buildzie na secie. Szen był silny i jeżeli ktoś myśli, że przestanie być silny przez zmianę 10 na wartości jego shielda, to się grubo myli. Szen jest silny, był silny i na razie będzie silny, więc zapraszam do grania nim. Bardzo grubę. Okej, okay, tu się trochę pomęczymy. Eszywany ma większy obszar, ten, ten wybuchu tego ko koła. Po wrzuceniu formy, oczywiście, smoka, co nie? Eee, no, i tyle. rozważmy się nad tym. Eee, ok, teraz tak. Wizualnie powinno lepiej odpowiadać to E, temu, co widzimy. W sensie wizualnie, temu, co, co jest w grze. O, już tłumaczę o co chodzi. Widzicie, niektóre umiejętności w LOLu niezbyt dobrze pokrywają się graficznie z tym, co odpowiada umiejętności. Co to znaczy? Bardzo często, jeżeli nie jesteś do tego przyzwyczajony, to może ci się wydawać, że jesteś poza zasięgiem e, Q e, Siona, które ładuje, ale nie jesteś. Maksymalny zasięg Q Siona jest większy, niż nawet reprezentacja tego graficzna, kiedy znajdziesz kiedy sobie na ten spell, kiedy grasz tym Sionem. Więc, e, więc to jest coś, do czego gracze się na ogół przyzwyczajają. A tutaj zostało to zmienione, żeby, żeby rzeczywiście trochę lepiej to oddawać, bo no, jest to po prostu błędna informacja dla ciebie, tak? No i dobra. Aha. Ok, E na formie smoka nie powinno się już kastować na maksymalnym zasięgu, kiedy próbujemy to skastować na prawie maksymalnym zasięgu. Czyli jeśli nie dobiegłeś do jakiegoś punktu i chcesz tam dobiec i rzucić to E, to kiedy byłeś już bardzo blisko, to to E ci się używało. Eee, tak to rozumiem, tak? A, a chodzi o to, żeby użyło ci się dokładnie tam, gdzie chciałeś, gdzie chciałeś dobiec. No dobra. Tiki obrażeń Kiedy stoisz w e, tym polu e, po smoku, Na formie smoka szywany Są teraz nakładane co pół sekundy A nie co sekundę, robiąc ten sam damage Ale co to oznacza? Oznacza to, że po prostu Może ci się nabić więcej obrażeń Bo tiki są krótsze Czyli na przykład jeżeli opuściłbyś wcześniej Pole palenia po sekundzie To dostałbyś jednego tika Sekundowego, czyli bijącego tam dwukrotność e, tych dwóch połówek, tak? Więc e, jeżeli teraz po półtorej sekundy opuścisz, dostaniesz trzy tyki, czyli półtorej razy więcej obrażeń. Tak to, o, o to chodzi w tej zmianie. E, I teraz e, z tego co widzę, tak, że tutaj ta, to, to pole znowu e, po, na, na formie smoka e, powinno być bardziej czułe, czyli mm, zakładam, że po prostu dużo łatwiej dostać te obrażenia, jeżeli stoisz bardzo blisko krawędzi, tak? Więc musimy na to uważać. To jest strasznie ciekawe, to mnie niesamowicie ciekawi, no zobaczymy czy cokolwiek pojawi się a propos tej mechaniki. Szczerze mówiąc mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że, że ktoś to będzie chciał wykorzystać, bo, bo chętnie bym to zobaczył po prostu. No więc tak, E Twitchak, jak wiemy adekery, ma zwiększony w tej chwili AP przelicznik do maksymalnej wartości, czyli kiedy tam yy, przeciwnik będzie miał na sobie 5 staków naszej trutki, 2-0. Już wam mówię, dlaczego to jest fajne. Twój czas się nie buduje oczywiście w AP, powiecie? Oczywiście, że nie. Kiedyś Rengar miał przelicznik. Wydaje mi się, że 2,5, czyli jeszcze bardziej dziki na swoim W. U Rengara to też było trochę bardziej popieprzone, bo Rengar swojego W, jeżeli użyje dobrze combo, może użyć dwukrotnie, bo podczas skoku dostaje jednego staka z pasywy i za każdego spara dostaje po jednym, czyli ma wtedy 4 staki i może sobie użyć W znowu. Czyli Rengar, robiący skok w przeciwniku w całe combo i używając W dwukrotnie, który był full AP. Robił obszarowych obrażeń, mając 800 AP. Pomyślmy. Robił e, jakieś 2000 razy 2. Oczywiście odejmując od tego rezysty, więc ta wartość się sporo zmniejszy, ale to było około 4000. To było absolutnie niesamowite. I Riot oczywiście musiał to wtedy zmienić. Zobaczcie, że teraz to jest tak samo bardzo potężny przelicznik, ale na spelu jednokrotnie, więc nie jest to aż takie dzikie. Nie zmienia to faktu, że AP można mieć dużo więcej niż AD. AP bardzo łatwo, nie mając Infernali, mając po prostu Rabadona, mieć 800. Czyli Tutaj walniemy, jeżeli rzucamy po prostu W 5 w przeciwników tym Twitchem, tak rzucamy ereczkę żeby tam trochę ponakładać tych staków. Powinniśmy to zrobić bardzo szybko, żeby nałożyć, jeżeli przeciwnicy są zgrupowani 5 staków na każdego. I wtedy klikamy E mając 800 AP i ono zada po prostu 1600 każdemu. Dużo, zdecydowanie dużo, nie? Oczywiście ono ma jeszcze jakieś podstawowe obrażenia. E, jeszcze tam, mimo wszystko, nasza, na, nasza pasywa trochę będzie biła, nasza e, r trochę będzie biła, więc wydaje mi się, że, że tutaj e, jest to możliwy one od tego AP Twitch'a. Może z jakimś liczberem, cholera, wie. Tak czy inaczej, ciekawi mnie, czy ktoś będzie próbował to wykorzystać. Dalej, e, zmniejszenie damage'a R-ki Twitcha e, po tym, jak już coś trafił, jest znacznie mniejsze, czyli jest. czyli Zmniejszenie, zmniejszenia, czyli obrażenia są większe, chyba jasne. E, negacja, negacji. Także było 20, minus 20% y, ima, im, i e, minimalna wartość dmęża RK wynosiła 40%, a teraz jest minus 5% za każdy trafiony unit, czyli może być też e, clip na przykład zwykły, e, a minimalna wartość ma wynosić 70%. Czyli dla Twitcha, oczywiście, normalnego AD, e, RK jest tutaj puffem, a E przyczyni się tylko, jeżeli będzie szedł AP. No i dobra, jeżeli jesteście na naszym Discordzie, to wiecie, że Xina wychwalam i cały czas mówię wam, żebyście nim grali. Jest to cudowny jungle zwłaszcza na niskie elo. Łatwy, przyjemny, potężny. Dostał bufa. No grajcie nim, serię. Nawet Riot teraz mówi, proszę grajcie Xinem zostało zwiększone obrażenia na głównym jego spelu, który maksujemy na jego w o 10, czyli łatwiej będzie farmić dżungle. Troszeczkę tylko zwiększone obrażenia na bohaterów, ale został zwiększony też przelicznik, więc znowu fajnie, fajnie i fajnie. Jeżeli chodzi o runę, co już nawiasem mówiąc, będzie chyba ostatnią rzeczą, bo dalej są tylko patchixy. To Guardian, czyli tam runa shieldująca, jeżeli jesteś obok swojego sojusznika i dostajeć, któryś z was obrażenia, został znacznie zmniejszony przelicznik na AP i Troszeczkę zmniejszony na bonusowe zdrowie, czyli dla tanków wydaje mi się, że to dalej będzie ok runa, w sensie na przykład jak gramy tresę, bo na się to często też grało, a na przykład na Luxi Morganę może już nie aż tak fajna jak była wcześniej. E, więc fajnie, bo wydaje mi się, że była trochę abiuzowana. Tutaj mówię, bug fixy, nuda e, i po prostu nowe skinki, które wylecą. Na razie wyglądają fajnie, zobaczymy oczywiście w grze, bo e, no bo tak to ciężko po prostu orzekać, nie? Tylko po tym. No dobra, także to będzie wszystko. Uwinęliśmy się. E, dzięki, że byliście i trzymajcie się.